technikalia nie mogą przesłonić wizji, czy też strach przed technikaliami nie może przesłonić tego, co jest najważniejsze, czyli historii, historii, jaką chce się pokazać i przesłanie, jakie to ma nieść. Ja opowiem może o swoim sposobie, bo zawsze we wszystkim są zawsze dwie szkoły, Otwocka i Falenicka, prawda? Są reżyserzy, dyktatorzy, którzy pracują w takim konflikcie i którzy wydobywają, próbują na konflikcie pracować. To jest mi bardzo obce, ja nie potrafię zresztą i nie chcę pracować w konflikcie. Uważam, że takim wzajemnym zaufaniem, dobrą atmosferą, miłością, szacunkiem dla siebie, ja się wtedy otwieram dużo bardziej i dużo więcej mogę z siebie dać. I też z doświadczenia wiem, że też aktorzy i wszyscy inni twórcy dużo więcej dają, jeżeli pracujemy w takiej harmonii, w szacunku, w delikatności. To są delikatne rzeczy, więc tutaj złe energie moim zdaniem, mówię o sobie, o swoim doświadczeniu, się nie sprawdzają. I też zrozumiałem coś takiego, że nie chcę też pracować na przykład z aktorami, i unikam takich aktorów. Jeśli zapraszam kogoś do swojego świata, to jeśli on go w jakiś sposób zaczyna rujnować swoją niedelikatnością, to ja się wycofuję i wolę unikać takich współprac. Czasami trzeba podejmować trudne decyzje. To jest też cecha reżysera, że trzeba być wrażliwym, ale tam, kiedy trzeba być twardym i okazać silny charakter, bo reżyser jest tym liderem, który prowadzi ten statek. Jeśli lider będzie miał, nie będzie dostatecznie asertywny, w sposób twardy, ale czy miękki, a czasami nawet twardy, to ten statek nie popłynie w dobrym kierunku po prostu, bo się zespół będzie rozsypywał. Zespół musi czuć też, ale mówię, nie w sposób siłowy, ale musi czuć, że ma kompetentnego lidera, za którym pójdzie i któremu może zaufać. Reżyser tak naprawdę musi wiedzieć, jaką historię chce opowiedzieć i jak ją chce opowiedzieć, jak poprowadzić aktorów, jak ją pokazać, a omówić to z operatorem bardzo szczegółowo, czasami zrobić storyboard, jeśli jest taka potrzeba, z reguły to tak powinno to wyglądać i wtedy technikalia nie mogą przesłonić wizji, czy też strach przed technikaliami nie może przesłonić tego, co jest najważniejsze, czyli historii, historii, jaką chce się pokazać i przesłanie, jakie to ma nieść i używać tych narzędzi, które są najbliżej reżysera, czyli dwóch zasadniczych filarów, czyli dobrego scenariusza i dobrej obsady. A potem to już tylko praca i będzie dobrze. Podziwiam takich twórców jak Krystyna Janda czy Jerzy Sztur, którzy potrafią, raz mi się zdarzyło, zresztą niedawno w spektaklu akurat, zagrać główną rolę i reżyserować ten spektakl, ale to był przypadek i zostałem do tego przymuszony. Ja mam takiego kolegę, on jest trenerem personalnym, nie trenuje mnie. I ja kiedyś się go zapytałem, Paweł, posłuchaj mnie, co zrobić, żeby dużo pompek zrobić? Musisz robić dużo pompek.
A żeby mieć mocne nogi, musisz robić dużo przysiadów, wiesz? Więc żeby dla kogoś, kto chce robić filmy, musi zacząć robić filmy, po prostu. Musi zacząć to robić, a dla kogoś, kto chce pisać, musi zacząć pisać. I tyle. Po prostu trzeba to robić wszelkimi sposobami, za wszelką cenę. Nie myśleć o pieniądzach, tylko robić to pasją swoją i jakoś to organizować. No, jak chcesz robić filmy, to teraz to możesz przecież komórką nakręcić film i zrób pierwszy film, zrobisz drugi, zrobisz trzeci, zrobisz czwarty i nagle zaczniesz sam zaczniesz rozumieć te materie i zaczniesz i będziesz już wiedział, coś zrobiłem źle, gdzie poprawić. Nagle ta materia, która się wydaje taka niedosiężna, ona potem nagle się sama, tak czujesz to, jak to się lepi, zaczyna lepić w rękach i już wiesz, sam to się robi poprzez, o nie wiem, na przykład taki przykład podam. Pisałem przez 6 lat jako scenarzysta, bardzo sobie cenię tę pracę, scenariusze do Barw Szczęścia. Codziennie pisałem Barwy Szczęścia. Serial codzienny. Nic mi nie dało takiego warsztatu, jak codzienne granie tych gam. To było niesamowite. To granie gam jest nudne, upierdliwe i takie wydaje się nietwórcze, a ono okazuje się najbardziej rozwija. Trzeba po prostu pisać, robić filmy, trzeba pracować i wtedy no i trzeba mieć talent. Aha, no i jeszcze dużo szczęścia. Ale jak ktoś ma pasję, to ma szczęście.